Widzimy, że jednak ta decyzja zarówno Anwilu, jak i Grupy Azoty ma bardzo duże przełożenie na innych producentów z branży spożywczej. Po prostu zostało uruchomione takie domino, które teraz wszyscy, właściwie duża część z nas zbiera tego. W branży spożywczej dwutlenek węgla jest wykorzystywany w wielu procesach i braki mogą powodować to, że po prostu również inni producenci będą mieli problemy, będą musieli wstrzymywać na przykład produkcję albo ją mocno ograniczyć. Także to jest bardzo poważna i chcielibyśmy, żeby rząd dosyć stanowczo zareagował na tą sytuację, ponieważ zakłady niektóre naprawdę mogą stanąć.